Po raz kolejny w Urzędzie Miasta w Tomaszowie będzie można zdobyć informacje na temat tego, jak pozyskać fundusze unijne. Odbędą się bowiem bezpłatne konsultacje w ramach mobilnego punktu informacyjnego Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się 22 lipca w środę w godzinach od 11 do 17. By móc wziąć udział w tych konsultacjach, należy wypełnić specjalny formularz dostępny m.in. na stronie miasta www.tomaszow-mas.eu i dostarczyć go na dzień przed konsultacjami do punktu. Wszelkie informacje są właśnie na stronie internetowej, którą podałam. Skorzystać z konsultacji mogą przedsiębiorcy z terenu podregionu wschodniego województwa łódzkiego, to jest powiatów tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego oraz miasta na prawach powiatu Piotrkowa-Trybunalskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Do tej pory konsultacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wiedza na pewno się Państwu przyda. Bardzo miło nam poinformować, że od poniedziałku w upalne dni można się schłodzić nie tylko w Pilicy, w kurtynie wodnej, na placu Kościuszki czy na basenie krytym w Tomaszowie, ale również w basenie zewnętrznym, który znajduje się w ośrodku rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Basen będzie czynny codziennie od godziny 10 do godziny 17, także w upalne weekendy. Bezpieczeństwo nad basenem pilnuje ratownik oddelegowany w ramach współpracy z WOPR-em. W pobliżu basenu znajduje się również plac zabaw dla najmłodszych i miejsce pod wiatą, zadaszone oczywiście, gdzie można zorganizować sobie na przykład ognisko. Dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania z tego terenu. Wejście na teren ORDN-u, na basen, kosztuje 4 zł od osoby za godzinę. Każda kolejna rozpoczynająca się kosztuje 2 zł. Można sobie również wykupić wejście jednodniowe, które kosztuje 15 zł. Osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, tomaszowską kartę dużej rodziny 3+, mają 50% zniżki, także serdecznie zapraszamy.